całej Europie, również w Polsce, od kilku lat prężnie działają ruchy antyszczepionkowe. Głównie na forach internetowych rodzice dowiadują się, że szczepionki są szkodliwe. Część rodziców rezygnuje ze szczepienia swoich dzieci. Ja nie twierdzę, że nie ma powikłań poszczepiennych. One się zdarzają, ale waga, ilość i waga tych powikłań jest nieporównanie mniejsza niż szkoda, która będzie spowodowana brakiem szczepień, jeżeli, tak jak powiedziałem, przekroczy to pewną wartość krytyczną. Są już efekty odmów szczepień. W wielu krajach odnotowano wzrost zachorowań na odrę. Pękła bariera odporności w populacji. Zbyt dużo osób się nie szczepiło i w tym momencie w Niemczech rzeczywiście już jest koło kilkuset zarejestrowanych przypadków zachorowań na odrę i już dwa przypadki we Wrocławiu właśnie przywleczone z Niemiec zachorowań na odrę też się pojawiły. W Toruniu rodzice blisko 140 dzieci zrezygnowali ze szczepień, między innymi przeciwko odrze. Lekarze uważają, że to ogromny błąd. Osoby, które nie szczepią swoich dzieci, wykazują brak rozsądku i działają na szkodę tych dzieci i szkodę całego społeczeństwa. I to jest jednoznacznie naukowo udowodnione. Przychodnie lekarskie mają obowiązek zgłaszania przypadków odmów szczepień do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Za rezygnację z obowiązkowych szczepień można otrzymać karę grzywny. Jeśli zawiedzie ta droga taka edukacyjna, no to w tym momencie wdrażamy postępowanie egzekucyjne. No to jest ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która daje pewne możliwości. Zaczyna się od tak zwanego upomnienia, no a już w najbardziej skrajnych przypadkach wystawiane są tytuły wykonawcze i wtedy wniosek o ukaranie grzywną, ale to już w gestii wojewody. Obowiązkowe szczepienia przeciwko odrze wprowadzono w latach 60. ubiegłego wieku. Dzięki szczepionkom ostatni przypadek odry w Toruniu odnotowano w 2007 roku. Przed wprowadzeniem szczepionek każdego roku w Polsce chorowało do 200 tysięcy osób, około 300 umierało na odrę.